FarmGear to program stworzony przez członków Ostoi Natury, czyli rolniczej spółdzielni produkcyjnej, rozwijającej referencyjne gospodarstwo jutra. Jako Ostoja wierzymy, że tylko wydajne, zrównoważone i ekologiczne rolnictwo wytwarzające wysokiej jakości zdrowy produkt przy zastosowaniu metod dobrych dla naszej planety może być odpowiedzią na wyzwania naszych czasów. Postanowiliśmy rozpocząć produkcję, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Cześć, witam Was w czwartym odcinku serii FarmGear, serii poświęconej nowym technologiom w rolnictwie. Ten odcinek możemy potraktować jako drugą część tematu związanego z uprawami pod osłonami. W pierwszym odcinku widzieliście, jak postawiliśmy tunel foliowy firmy Farmer, tunel foliowy z podwójną folią pompowaną. W tym odcinku zaimplementujemy weń nowe rozwiązania polskiego wynalazcy Andrzeja Walczaka. Będą to świeżo opatentowany kocioł soniczny oraz wymiennik ciepła, wymienniki ciepła w kształcie gwiazdy, które zakopiemy pod naszym tunelem. Oba te rozwiązania służą do utrzymania tej samej temperatury i wilgotności w tunelu, ale co najważniejsze, zmniejszają koszty ponoszone przez środowisko i koszty finansowe ponoszone przez inwestora, bo minimalizują zapotrzebowanie na energię. Jestem bardzo podekscytowany, bo z tego co wiem, jesteśmy pierwszymi, którzy dokonają miksu tych technologii. No i zobaczymy, jeśli testy potwierdzą nasze oczekiwania, to do tego zestawu będziemy dołączać nowe jeszcze technologie. Ale to dopiero w przyszłym roku. Na razie ta zima pokaże, na co stać tunel Farmera podkręcony nowymi technologiami Walczaka. No to jedziemy. A, zapomniałem dodać, że po nowe technologie jedziemy do najstarszego miasta w Polsce, Kalisza. Pan Andrzej prowadzi firmę wspólnie ze swoją małżonką Beatą Walczak, a ich centrum dowodzenia mieści się w eleganckim budynku przy samej rzece Prośnie. Zapraszam do środka. Andrzej Walczak, przedsiębiorca, producent owoców i warzyw w systemie szklarniowym, ale również pomysłodawca i producent unikalnego systemu wymiany ciepła, który jest oparty na Twoich rurach. Opowiedz, jak to działa. System ten oparty jest na zasadzie działania gruntowego wymiennika ciepła. Chodzi o odzyskiwanie energii ciepła z gruntu. Do wymiany ciepła służą rury. Rury są specyficznego kształtu, w kształcie gwiazdy. Mamy tutaj właśnie jakby no taki rodzaj modelu, jak to u Ciebie działa, tak? Czyli tutaj są rośliny, truskawki. Mogę spróbować? Tak, proszę bardzo. Dobra. Zachęcam wszystkich. Naprawdę? Sama witamina C. Naprawdę dobre. Widzę tutaj jakiś taki fartuch. Rozumiem, że z niego wypływa ciepłe powietrze, które jest ogrzane w tej rurze, która jest pod ziemią. Tak. Albo wychodzi ciepły, albo wychodzi chłodny. No właśnie. Ja ten system budowałem głównie po to, żeby odzyskać ciepło. Okazało się, że lepiej sprawuje się do osuszania powietrza i do schładzania. Grunt jak gdyby ma stałą temperaturę. Wewnątrz też szklarni ona się zmienia ze sposobem użytkowania. Oscyluje w granicach tam 12-16 stopni pod ziemią do 18. I to jest taka temperatura, która jest prawie że stała. I teraz system działa w ten sposób, że powietrze, które jest wciągane pod ziemię, nabiera temperatury otoczenia tego gruntu, czyli tamtej temperatury 18-16 stopni, poprzez ściany tych rur. Ten kształt umożliwia to, że ta powierzchnia ścian jest stosunkowo duża, o 30% bardziej wydajna jak okrągłe rury. Zaraz będziemy mówić o tym kształcie, bo ten kształt właśnie bardziej szczegółowo, bo ten kształt ma naprawdę znaczenie. I powietrze, które wchodzi przykładowo zimne nad ranem, o temperaturze 8 stopni, podgrzewa się o kilka stopni, wylatując bardziej suche, jednocześnie rozgrzane, bardziej rozszerzone, blisko przy owocach truskawek, osuszając je. Jest to naturalny sposób ochrony przed chorobami grzybowymi. Można zagęścić uprawy truskawek w szklarniach, gdzie po prostu jest ten przepływ powietrza jest intensywny. A co to jest ta, bo tutaj w środku tej rury, tak, jest jeszcze jedna rura. Te rury służą do podgrzewania powietrza, po to, żeby osiągnąć punkt rosy. To jest na takim samej zasadzie, gdybyś zostawił samochód na dworze i z chwilą, gdy w tym samochodzie nie ma nikogo, samochód ma szyby czyste. Z chwilą, gdy Antek wsiada do samochodu, podgrzeje to powietrze, pojawia się na szybach para wodna. Tak. Dlaczego? Bo wytrąciła się woda na skutek podgrzania. Rozumiem. Te rury powodują to, że powietrze zimne, zaciągane
z tunelu czy ze szklarni, wchodząc do środka tej rury, zostaje rozprężony na skutek ciepła i dotyka ściany zimnej, którą otacza ziemia. Na skutek różnicy temperatur następuje wykrąplenie pary wodnej. Wilgoć spływa do studzienki, a suche powietrze wraca do szklarni. Duża wilgotność powietrza powoduje to, że są choroby grzybowe, które powodują największe straty w uprawach. Okej. Czyli ta rura daje Ci dodatkowy element kontroli nad wilgotnością powietrza. Nad wilgotnością. A swoją drogą wylatuje też cieplejsze powietrze, tak? Aha. Komputer klimatyczny nie musi wietrzyć szklarni na wilgotność, bo to powietrze wylatuje odpowiednich parametrach. Czyli zmniejsza wilgotność w szklarni. Dokładnie. Nie wypuszczamy ciepła. Jest to kilkanaście razy tańszy sposób ogrzewania i osuszania szklarni, niż byśmy mieli to robić tradycyjnie podgrzewanie. Używając i wypuszczać. Okay. Dzięki temu oszczędzasz pieniądze, które wydałbyś na paliwo, no to też to paliwo jest spalane w mniejszej ilości, w związku z tym mniej szkodliwych gazów dostaje się do atmosfery oczywiście. Oczywiście. Tutaj jest około 40% różnicy na opale, jeżeli się używa tego systemu. Zaraz, twój system 40% mniej, tak. Mniej zużywasz tego... Tak. Okej? Okay. Przed chwilą już możemy policzyć, jaka to jest ogromna oszczędność pieniędzy. Powiedz jeszcze o tym fartuchu. Ten fartuch jak gdyby rozprowadza to powietrze. Powietrze i ono jest co, wtedy blisko roślin? Ono jest blisko roślin, tutaj gdzie jest największe zagrożenie wilgotnością i gdzie potrzeba najwięcej temperatury albo do ogrzania, albo latem do schłodzenia. Chodzi o to, że to jest blisko. Jeżeli ja ten system włączę, jest to oczywiście pokazowe. Tak. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, jeżeli chodzi o budowę. Oczywiście. Chodzi tylko o zasady działania. To jest pod ziemią. To jest pod ziemią, zakopane metr pod ziemią. Mhm. Powietrze wciągane jest pod ziemię. Za pomocą takich wiatraków? Każdy jak gdyby system pojedynczy ma wentylator, który jest zasilany prądem elektrycznym. Tak, wciąga powietrze. Jeżeli to powietrze będzie gorące, a będzie zimniejsza temperatura w gruncie, to schłodzi. Wlatuje chłodne powietrze blisko owoców, schładzając truskawki. I to powietrze, które jest wokół owoców, dzięki temu, że jest tak blisko, to powietrze wokół owoców jest tutaj... Tak, chłodzi te owoce, one są lepszej jakości, są twardsze. Albo ogrzane, jeżeli jest za zimno. Tak, w przypadku truskawek można je dłużej zbierać, one są lepszej jakości, bo są chłodniejsze. Z kolei w nocy, jeżeli się włącza, no powoduje to, że nie ma zastojów jakichś chorobowych, że to powietrze przepływa blisko listkami. To wystarczy spojrzeć, jak te listka pięknie pracują, ruszają. Jest przepływ. Genialne w swojej prostocie. Tak. Ale ty poszedłeś jeszcze krok dalej, ponieważ stworzyłeś również piec, który tutaj stoi. Tak. No ze względu na to, że ten system fajnie się sprawuje w szklarni, i uruchomiłem już produkcję tych rur, próbuję go wdrożyć. I tutaj potrzebne było źródło ciepła, tak? Bo tunel jest dobrym rozwiązaniem. Tak. On ogrzewa od słońca, ale w nocy jest problem, tak? Nie można tego pozamykać, bo jest duża wilgotność, parują. I chodzi tutaj, żeby pozyskać dodatkowe źródło ciepła. Jedne rozsądne wyjście jest energia. W powiązaniu z fotowoltaiką potrzebne było rozwiązanie takie, które nie pobiera dużo ciepła. Tutaj są piec soniczny, zasilany energią elektryczną. Piec soniczny zasilany energią elektryczną. Dobra, czy piec jest wprowadzony do sprzedaży, sprzedajesz ten piec i on funkcjonuje? Tak, ja go z myślą o tunelach, ale zaczął się bardzo dobrze sprzedawać do ogrzewania domów jednorodzinnych. W połączeniu z systemem fotowoltaicznym super się sprawdza. Musimy się temu przyjrzeć bliżej. Tutaj masz model tego pieca, obejrzyjmy go. To jak on dokładnie działa? Piec działa na zasadzie grzałek sonicznych. Grzałki soniczne. Są zbudowane z dwóch elektrod. Czyli to, co tu jest? Tak, dokładnie to, co jest na dole. Zewnętrzna jest podłączona do napięcia minusowego, dodatnia jest środkowa. Okay. I wpływająca woda między dwie te elektrody zaczyna wrzeć. Rozumiem. Na skutek pola elektromagnetycznego. Woda nie ogrzewa się od metalu, tylko na skutek tarcia, atomowego. Tak, między czyli cząstkami łatwiej, wody. Łatwiej ją po prostu ogrzeć. Tak. O, gotuje się, tak? Tak, ona w tej chwili zaczęła się gotować. Aha. Rozdzieliłem komorę grzania, to jest komora duża, z bardzo małą ilością wody. Dlatego mała ilość wody powoduje małe zużycie energii. Małe zużycie energii, oczywiście. No łatwo ją zamienić w parę. Oczywiście. Dodatkowo jest tam podciśnienie, jak wspominałem. Aha. To podciśnienie pomaga przy niższej temperaturze zamieniać wodę w parę wodną. Para wodna unosi się do góry przez środek przez te rury, rur do góry i ona się skrapla. A skrapla się, bo dlatego, bo że jest studzona
przez płaszcz wody, tak? Tak, wodą z obiegu centralnego ogrzewania. Czyli ona przepływa, ta woda przepływa wokół tych twoich rur. Tak, obmywa te rury, wychodzi. Tu oczywiście w piecu nie ma żadnych szklanych elementów, tak jest, tylko po to, żeby pokazać. Oczywiście. Para, która jest wewnątrz tych rur, ogrzewa wodę, która obmywa te rury w koło. Gorące. Oczywiście, że gorące. Działa. Działa. Rozumiem. A no i to i skrapla się i wraca z powrotem tak, przez... Para wodna rury. Skrapla się, oddając ciepło, zamienia się z powrotem w elektrolit, wodę i proces się ponawia. Tak. Ale ciekawe jest to, że kształt tych rurek tutaj, które ogrzewają, jest, rozumiem, efektywny nie tylko dlatego, że dobrze oddaje ciepło tej wodzie, która je opływa, ale również dlatego, że ułatwia powrót tej skroplonej wody, tak? Jak to jest? On może nie ułatwia, tylko spowalnia właśnie. Spowalnia. O to chodzi, żeby on... Spowalniał, żeby woda wolno... Żeby był czas na oddanie ciepła. Żeby był czas na oddanie ciepła. Para rozumiem. Łatwo środkiem przechodzi, bo jest większa. Okej. Większa średnica, większy otwór, ale woda już nie musi płynąć po ścianach. Po ściankach. I ona płynie po ściankach tej gwiazdy, znaczy tutaj w tych, tak. Tych jakby wąsów tej gwiazdy. Tak? Tak, a dlatego, że ta powierzchnia jest duża, bardzo dużo to oddaje ciepła. No okej. Okay. Cała sprawa. No po prostu, no to jest fenomenalne, że kształt tak wiele załatwia sprawy ten kształt tej rury. To, ale co, czyli można powiedzieć, że twoja inspiracja to była po prostu z gwiazd? Nie, ja zmniejszyłem pojemność wodną. Chodzi tutaj o ilość tej wody do ogrzewania. To ma znaczenie. Potwierdza to budownictwo, gdzie do ogrzewania coraz to mniej wody. W tej chwili hale przemysłowe są ogrzewane nagrzewnicami, gdzie jest mało wody. Jasne. No, ilość wody, ta bezwładność ma decydujące znaczenie. Chodzi o czas nagrzania i czas oddawania. Szybciej, jeśli jest mniej wody, tak, to mniej energii potrzebujesz na to, żeby ją ogrzać. Chodzi, żeby można było precyzyjnie regulować temperaturą wszędzie, w pomieszczeniach. Mała ilość wody to umożliwia. Jeżeli będzie duża ilość wody, duży bezwład, nie panujemy nad tym. Są duże straty. I tutaj w ogrodnictwie szczególnie przy takich ilościach wody tak. Są to gigantyczne ilości, ma to bardzo znaczenie. Tak, w ogrodnictwie, ale również w domu, tak? Ponieważ ten piec, rozumiem, w założeniu ma funkcjonować w ten sposób, że kładziemy na dach fotowoltaikę, ta fotowoltaika produkuje wystarczająco dużo energii, żeby ten piec jakby zasilić swoją energią, ponieważ on nie zużywa dużo energii. Powiedz, ile to znaczy, sprzedałeś już trochę pieców? Tak, kilkadziesiąt pieców. Kilkadziesiąt pieców już funkcjonuje tak, w prywatnych domach. Tak, funkcjonuje tutaj głównie. Są to klienci, którzy mają już założoną fotowoltaikę. Jasne. No niestety energia elektryczna jest bardzo droga, tak? Bez fotowoltaiki, chociaż mam klientów takich, którzy założyli bez fotowoltaiki i jest komfortowo, jest wygodnie, jest czyściutko, jest ekologicznie przede wszystkim, tak? Jasne. Nie ma kopcenia na tym, piec nie wymaga żadnych dokumentów typu na ogrzewanie, nie ma wentylacji. Jasne. Ale co, myślałeś o tym, żeby zainstalować pompę ciepła w swoich szklarniach? Czy w domu, nie? Znaczy tak, ten system działa u mnie w szklarniach dobrze i dlatego, że już zacząłem produkować, to chcę to rozpropagować i sprzedawać do innych klientów. Przede wszystkim do tuneli foliowych. Jasne. I tutaj w tunelu foliowym jak gdyby no, potrzebne było źródło ciepła. Tak? No nie można tunelu wstawiać w każdym tunelu pieca, czy budować kotłowni, tym bardziej, że problemy ze zezwoleniem, z kopceniem. No po prostu to jest nieekologiczne, znaczy nie mówiąc już, no to jest nieekologiczne, ale też nieopłacalne. No, nieopłacalne, tak. Nie ma takich pozwoleń. No i tutaj takimi drobnymi kroczkami doszłem do tego pieca, który jest stosunkowo niedrogi i sprawdza się. To jest fenomenalne, że ten rachunek finansowy, ten bilans jakby finansowy zaprowadził cię do tego, że również stałeś się bardziej ekologiczny, bo o to chodzi, żeby połączyć dwie rzeczy, czyli oszczędność pieniędzy, ale również czystsze jakby pozyskiwanie energii. System na pewno jest ekologiczny, jeżeli będzie zasilany, będzie w wypadku tuneli foliowych z fotowoltaiki odzyskiwana energia, choćby nawet nie cała, ale część tej energii, to już jest na plus, tak? Tym bardziej, że on też działa i zimą, działa i latem do schładzania. On jest wykorzystywany praktycznie cały sezon, tak, jeżeli chodzi o szklarnię. Czyli działa jak taki rodzaj rekuperacji. Tak, tutaj w tunelu nie musi być cały czas podgrzewany, tak? Ale mamy wtedy zabezpieczenie przed przymrozkami. Włączamy nawet przed silnymi mrozami. Jesteśmy w stanie ochronić tę produkcję. No a poza tym energia z ziemi przez ciebie pozyskana jest twoja. Nie musisz płacić komuś, kto ci sprzedaje to paliwo, czy sprzedaje ci tą energię w ten czy inny sposób. To jest to po prostu twoja energia. No na pewno jest to przyszłościowe rozwiązanie. Tak, chodźmy zobaczyć produkcję tej rury, ponieważ to od kształtu tej rury, od tej inspiracji gwiezdnej wszystko się zaczęło, więc chodźmy zobaczyć, jak się produkują te rury. I kotły też produkuje.
A, i tam również jest produkcja kotów. Oczywiście, że. No i wszystko nam pokażesz. Super. Zapraszam. Chodź. Andrzej, tu rozumiem jest produkcja twojej słynnej rury. Tak, na tej hali odbywa się produkcja rur z polietylenu i z polipropylenu. Mamy tutaj dwie linie wytłaczające, jedną do rur FIT 250 i drugą do rur FIT 40. W tej chwili są produkowane z polietylenu, tak. Jest to granulat, który jest zaciągany do maszyny, do zbiornika, trafia do wytłaczarki, do ślimaków, które po prostu pod dużym ciśnieniem. Tu jest ta wytłaczarka, tak? Tak, ona jest rozgrzana grzałkami do wysokiej temperatury. Do jakiej temperatury? No jest to temperatura około 240-250 stopni. A. On trafia do głowicy i... I co, i tutaj i to jest ta głowica, tak? Z tej głowicy trafia do... Urządzenia, które kalibruje. Aha. Jest to kalibrowane na zasadzie podciśnienia, jest rozciągana rura od podciśnienia. Przechodzi przez cały kalibrownik. Aha, czyli jakby ona jest rozsepchnięta do tego kształtu. Tak, do tego kształtu. Tak, ona jest rozciągnięta do tego kształtu. Aha. Ten kształt przylega do kalibrownicy. A kalibrownica jest w kształcie gwiazdy. To oczywiście, że tak. I następnie jest chłodzony wodą. Okej. Okay. Tutaj jest chłodzona ta rura, chłodzona tak, i tu już wychodzi... Tak, już tutaj można spokojnie to dotknąć. Jest to wszystko już o niskiej temperaturze. Następnie odciąg wyciąga gotową rurę. Aha. Rozumiem, a ten materiał, polipropylen, jest tak naprawdę jest też jakby materiałem, który można przetwarzać. Tak, dokładnie. To jest akurat polietylen, te węże są na tym, tak, ale i polietylen, i polipropylen. Wszystkie rury, które nam się nie udają, czy jakie są, używamy ponownie. Mielone są na regranulat, regranulowane i z powrotem są dawane do produkcji, także tu nie ma żadnych strat. Czyli tu nie ma odpadów? Nie ma, nie ma. Mało tego, ten materiał można w przyszłości zrobić z niego inne rzeczy, także tutaj... Nie ma jak gdyby jakiegoś marnotrawstwa, tak, czy produkcji odpadów. Tak, jest to... To jest, rozumiem, urządzenie, które wyciąga rurę stąd? Tak, to jest odciąg gąsienicowy, który odciąga gotową rurę, podaje ją na piłę. Piła ma za zadanie odcinanie automatyczne na zadaną długość. No i wtedy nawijamy następny. Rura przechodzi później na bęben nawijający i formujemy rolę. Z tego gotowego. Po prostu cały proces jest pięknie zautomatyzowany. Tak, w zasadzie cały system odbywa się jak gdyby automatycznie, jeżeli wszystko już jest dograne. No dobra, a opowiedz, jak to wygląda w przypadku dużej rury? Czyli rozumiem, ten proces wygląda tak samo jak przy małej rurze, tylko że tutaj ta głowica i to wszystko jest dużo, dużo większe. Tak, na większą skalę, tak. Ta wytłaczarka od tamtej różni się tym, linia, że ma dodatkowo drugą jak gdyby wytłaczarkę, która powoduje to, że rury w środku mają warstwę z nanosrebra. Jest, nanosrebra. Co to daje? To zabezpiecza rurę przed pleśniami, przed bakteriami. Ta rura ma wtedy wszystkie wymogi spełnienia, można ją do domu stosować. Czy trudno było uzyskać ten kształt bardzo tej rury? Trudno, bardzo trudno. Było tyle poprawek głowicy na tym. Mega trudne to było po prostu. No, nikt tego kształtu nie robił, nikt ma doświadczenia. Jeżeli chodzi o kształty standardowe, okrągłe, proste, no to są... Ale ty się uparłeś, ponieważ stwierdziłeś, że ten kształt gwiazdy po prostu dużo lepiej oddaje. No on jest, no, tego nie potrzeba udowodniać. Tak wyglądają wszystkie radiatory. Każdy wymiennik charakteryzuje się dużą powierzchnią wymiany do stosunku. No, ten kształt ma najlepsze jakby parametry, bo też nie powoduje oporów przepływu. Tak? Okej. Okay. Także no... Fenomenalny. A po całkowitym zestudzeniu rury, rura trafia do odciągu, który wyciąga tą rurę gotową jak gdyby... A ciężko jest temu odciągowi wyciągnąć tą rurę? Tak, to są bardzo duże siły. Czyli to jest bardzo silna maszyna, tak? Bardzo silna. Mieliśmy dużo problemów, żeby w ogóle tą rurę dało się wyciągnąć, a jednocześnie jej nie zgnieść, tak? Bo ona też ma jakąś tam temperaturę, wszystko to, a są bardzo duże opory ze względu na bardzo dużą powierzchnię. No i tutaj też w odciągu trafia na piłę automatyczną. O tyle jest to ciekawe, że to cięcie musi następować w ruchu. Ta rura cały czas... Bo rura cały czas idzie. Tak, ona cały czas nie może zatrzymywać, bo to by był problem technologiczny. I z tego trafia na rynę taką odkładczą. Jeżeli dojdzie do końca, automatycznie rura spaduje. Tak. Na dół jest gotowa. No i wtedy ją albo dogrzewamy końcówkę, albo ją w zależności od potrzeby transpujemy. Rury produkujemy na ogół na zamówienie, nie robimy tego na magazyn ze względu na duże kubatury. No i na odległości, także Jak jest z zamówieniem? Super, fenomenalna, po prostu super zautomatyzowana linia, którą ty stworzyłeś pod swój projekt rury. No dla mnie genialne.
Tak, a to jest grzejnik do ogrzewania. Ale też mieszkań. Zrobiony z twoich rur. Tak, oczywiście, ta rura idealnie się nadaje na wszystkie radiatory, wymienniki, także będziemy produkować takie grzejniki. No właśnie, bo powiedzmy jeszcze raz, kształt tej gwiazdy sprawia, że efektywniej oddaje ciepło. Tak, szerzej, bardziej efektywnie, bardziej wydajnie oddaje taki kształt grzejniki. I rozumiem. Każdy, jak radiator, tak budowa na tym. Także też przyjmę do głowy taki pomysł, żeby produkować z tego grzejnik. Ładnie wygląda, industrialny taki design. One będą w różnych wysokościach na tym, będą też wyposażone w grzałki soniczne do ogrzewania. Także tak wydaje, jak twój piec soniczny. Dokładnie, to będzie taki indywidualny mały piec na tym do zawieszenia w budynkach. Jasne. W domkach, w łazienkach. Ale co, bo rozumiem, to jest stalowa rura, tak? Tutaj właśnie... To jest rura ze stali nierdzewnej, która jest produkowana tutaj w tej hali. Bo tutaj jest dużo takich rur. Tak, te akurat rury to są rury z czarnej stali, one są do szklarni, do ogrzewania w szklarniach. Tutaj są rury ze stali nierdzewnej i tutaj z okrągłych rur ze stali nierdzewnej produkujemy te rury do produkcji kotłów. W przyszłości do grzejników. Rozumiem. Ale te ze stali nierdzewnej produkujesz tutaj w tej hali? Tutaj w tym miejscu produkuję na takiej małej maszynie, gdzie można regulować odpowiedni kształt tych rur do produkcji. Rozumiem. Czyli możemy powiedzieć, że to jest początek produkcji pieca, tak? Bo najpierw się musi zacząć od tego, że muszą być te rury. Tak, a tutaj akurat już trafiają rury, które są zrobione, są pocięte na maszynie, na pile taśmowej, na odpowiedni wymiar. Okay. No i potem panowie spawacze montują. One są spawywane w środek. Chodzi o to, że tutaj te rury, ze względu na ten kształt, mieści ich się 8. Normalnie mieściłyby się 4, czyli jest więcej, można więcej rur. Gdyby były okrągłe, to by było to by były tylko 4, a tak się mieści 8. Tak. Niesamowite. Jest większa po prostu powierzchnia wymiany na tym. No i tutaj panowie spawają metodą TIG, stal nierdzewną. Jest to wszystko sprawdzane na szczelność. Jeżeli już pospawane są wszystkie elementy, kotły następnie przenosimy do montażu. Do montażu, rozumiem. Okej, no to chodźmy zobaczyć montaż. Proszę. Tu trafiają kotły po zespawaniu. Uzbrajamy je w grzałki, osłony. Dokręcamy wszystkie elementy, wszystkie czujniki, wszystkie grzałki. Po owinięciu wełną, po uzbrojeniu wszystkich czujników montujemy szafy sterujące. Aha. Tu się odbywa montaż tych szaf. Te szafy tak wyglądają, są opisane, montowane są na kotłach. Uzupełniane wszystkie brakujące elementy, sprawdzane, podłączane, testowane. No i gotowy kocioł jest potem odstawiany. No właśnie, moje pytanie jest takie, czy jak już skończysz cały ten, jak już zostanie skończony cały ten proces, to jakoś sprawdzasz ten kocioł? Jakoś go testujesz? Tak, on jest kilka razy sprawdzany na etapie spawania, na etapie szczelności, na etapie podłączania grzałek, potem jest instalacja elektryczna, potem go podłączamy w naszą taką instalację, żeby go sprawdzić, zalać wodą, uruchomić, odpowiednio go wyregulować. Ciebie... Tak, oczywiście, on musi spełniać wszystkie normy. Musimy go wyregulować na odpowiednią moc, sprawdzić, dopiero wtedy woda spuszczana, jest pakowany w karton, ewentualnie w skrzynię drewnianą, jest wysyłany do klienta. No jest to urządzenie elektryczne, trzeba spełniać wszystkie wymogi, kotły mają wszystkie dostępne atesty, możliwe wszystko przeszło pozytywnie, jest dopuszczony do sprzedaży, także jest bezpieczny do użytkowania. Sam użytkuję go 2 lata u siebie, także... A ile już kotłów sprzedałeś? Piecy sprzedanych jest około 80-90 sztuk. Plus kotły, które były testowane, były robione, bo kotły są sprzedawane od jesieni, ale praca nad nim już 1,5 roku wcześniej była. Jest. Także ja sam osobiście użytkowałem kocioł wcześniej tutaj u siebie, sprawdzaliśmy go, bo no niestety dokumenty bardzo długo trwały, te wszystkie procesy sprawdzania, badania, to wszystko musiało przejść z czynnikiem. No, i tak jest to, jest dosyć młody produkt, no bo dopiero tak naprawdę od 2 lat, 1,5 roku. Jest to nowe, tak, jest to nowe rozwiązanie. A już jest w sprzedaży, już jest. Jest, także no... Można powiedzieć, że już jest sprawdzony. Tak. No, 2 lata wszystko trwało w tej chwili, sprzedajemy go od jesieni, ale 2 lata prace trwały nad tymi kotłami, także no jest dużo pracy wykonanych. Ale mówiłeś, że dużo masz zamówień. W tej chwili tak, w tej chwili jest bardzo dużo zamówień. Jeżeli założę w jakimś rejonie kocioł, są telefony od znajomych, na tym polecają ludzie, także to świadczy o tym, że to się jak gdyby sprawdza. Tak. Nic dodać, nic ująć. Kwestia tylko, żeby teraz produkować i sprzedawać. Pan Andrzej jest od 25 lat związany czynnie z ogrodnictwem i posiada imponujące uprawy truskawki i pomidora. Oczywiście pod osłonami. Zajrzeliśmy tam na chwilę. Ogrom tych upraw zmiata z nóg. To około 50 000 m2 szklarni.
Andrzej, jesteśmy w Twoim królestwie. Po prostu ta naprawdę ta ilość, te pół kilometra tutaj tych szklarni jest naprawdę imponujące. Królestwo to by było, ja bym nie musiał nic zrobić, ja muszę pracować, to nie jest. Nie, no ale widać że, nie, no ale daj spokój. Jest naprawdę, skala tego jest imponująca. Widać, że jesteś praktykiem, że Twój pomysł na rury, Twoja idea tego nie wzięła się znikąd, nie wzięła się z powietrza, tylko wzięła się z praktyki. Z potrzeby, dokładnie z potrzeby. Trzeba po prostu szukać oszczędności, żeby przetrwać. No niestety nie każdy rok jest jednakowy. Jest duża konkurencja, duży import owoców, warzyw. No po prostu, żeby coś robić, trzeba się dostosować. Tak. Dla nas niesamowite jest to, że razem z tą oszczędnością idzie również ekologia. Oczywiście, że tak. Bo im mniej tej energii, tym mniej po prostu, im mniej zatrucia. Świat cały przetrwał miliony lat bez dodatkowej źródeł energii. Energii jest dużo. Kwestia tylko, żeby umieć ją wykorzystać, żeby ją tanio odzyskać. No. Gratuluję Ci, bo prowadzenie takiego ogromnego przedsiębiorstwa, jeszcze to, że znajdujesz czas na to, żeby właśnie poszukiwać innowacji, poszukiwać oszczędności ekologicznych, dla mnie super. Jest to wyzwanie w trzech miejscach, także jest na tym, ale jakoś sobie z tym radzę. Super, proszę, super, bardzo. Naprawdę. Nie no, imponująca produkcja, imponująca. No miło mi, dziękuję, ale nic specjalnego, zwykła oprawa pomidorów w szklarni. Nic specjalnego, tak? Szklarnia, która ma pół kilometra długości, no wiesz co, ja jeszcze w takiej dużej nie byłem. Wracamy teraz do Ostoi Natury i naszej pompowanej folii, którą uzbroimy w technologię pana Andrzeja. Wiem, że po tym, co widzieliśmy przed chwilą, nasz foliowy namiot wygląda po prostu śmiesznie, ale to dopiero początek i do testów jest w sam raz. W tym tutaj tunelu foliowym, w którym jesteśmy, powiedzmy przy temperaturze, nie wiem, bo jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, w jakiej żyjemy, czyli najbardziej interesuje nas, co się dzieje w zimie, kiedy po prostu chwyta mróz. Mamy powiedzmy minus 5 stopni. Do ilu stopni jesteśmy w stanie tę temperaturę w takim namiocie podnieść? Znaczy tak, na pewno to powietrze, które będzie wchodziło do tej rury, na pewno będzie wychodziło w temperaturze dodatniej, czyli w plusowej. Tak. Nie zmienimy temperatury całej kubatury. Wszystko zależy też od ilości tych rur, które będą zakopane. Jaka będzie wymiana tego powietrza, bo to od tego. Ale na pewno będzie dodatnia temperatura w pobliżu roślin. Nie spowoduje to przymrozków, zabezpieczy w takich strategicznych momentach, kiedy można po prostu pozbyć się uprawy. Zakopujemy te rury na jaką głębokość? Wszystko zależy, jaka temperatura i gdzie ją zakopujemy. Jeżeli to jest tunel foliowy, zakopujemy na głębokość około metra do półtora metra. To jest temperatura 11 stopni. Jest to temperatura stała, teoretycznie. Jeżeli to jest odkryty teren, no to wiadomo, jeżeli zimę, przemarzanie, to spada temperatura. Tak? Jeżeli jest lato, ona troszkę się nagrzewa. Jeżeli jesteśmy tu w budynku, w tunelu, to temperatura jest wyższa. To, co nam się bardzo podoba, że to jest właśnie polski wynalazek, że wszyscy do tej pory, tych, których obserwowaliśmy, albo stosują jakieś szlaufiki, wężyki, różne rurki okrągłe, nikt nie wpadł na to, żeby zwiększyć tą powierzchnię przenoszenia ciepła. Aha, czyli jest, właśnie, żeby zrobić ten gwiazdek. To jest oczywiste, jak ja na to patrzę teraz, to jest po prostu tak oczywiste. Też widziałem właśnie to rozwiązanie, które u Was jest, podniesione jeszcze do poziomu wyżej, połączone z takimi namiotami, tak, że nie ogrzewają całej szklarni, tylko w szklarni mają jeszcze namioty, gdzie te rury są puszczone i ogrzewają tylko te powierzchnie pod namiotami, pod samymi roślinami. Dokładnie tak. To jest to właśnie, co do mnie dotarło, że ważna jest ta temperatura blisko roślin. I dlatego postanowiłem, że takie rury zrobić do ogrzewania i dolnego, wegetacyjnego. Zaczęło to działać, przynosi to około 30% mniejszych kosztów na ogrzewaniu. Czy właśnie, tak. 30% mniejszych? Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to jest 30%. Okay. Jedna trzecia. Jedna trzecia, tak. Pozostaje. Okay. Klienci, którzy u mnie kupili raz, ponawiają to trzeci, czwarty raz, piąty raz. Aha. Co stoi w takim razie na przeszkodzie, żeby ta technologia stała się powszechna? No, no każdy staje się trochę powszechna, tylko jeszcze nie w Polsce. Tu musimy przenieść się czy do Holandii, czy do Stanów Zjednoczonych. Tam w tych regionach północnych jest to już bardzo tak oczywiste, jak u nas ten namiot foliowy, który widzicie, tak? To jest po prostu czysta ekonomia, tak? Właśnie. Poza tym to druga rzecz to obciążenie. Mówimy cały czas o ekologii. No to jest ekologia, tak? Bo zmniejszając koszty o 30% i
Zużycie energii o 30%. Tak, ale energii, ale też wymieniają ciepło z czymś, co jest naturalne, tak, z ziemią, z glebą, prawda, nie wyrzucając tego ciepła, które tu kumulujemy w tej folii przez całe lato gdzieś na zewnątrz, prawda, mamy, korzystamy z tego, co dostajemy i gospodarujemy nadwyżki. Zsumując całe to ogrzewanie, to zawsze służy to ogrzewanie do zmiany wilgotności w szkle. Temperatura to jest jeden czynnik ważny, ale przy uprawach takich całorocznych, pomidorów, na tym grzejemy po to, żeby się pozbyć wilgoci. I dlatego ten kształt tych rur jest taki, żeby ograniczyć. No zaraz, a wilgotność, ale też temperatura. Temperatura, tak. Na przykład latem pomidory ogrzewamy, że temperatura jest wręcz szkodliwa, tak? Ale musimy osuszyć. No tak, jeżeli te rośliny mają w tych miejscach, na przykład przy łodygach, gdzie choroba atakuje, szara pleśń jest blisko, to zabezpiecza to miejsce. Dlatego jest ważne w tym miejscu. Rozumiem. Ale ja poszłem o krok dalej, bo po co wypuszczać ciepło, tak? Można osuszyć to samo powietrze do szklarni bez wypuszczania. Efekt jest piorunujący, to jest kilkanaście razy więcej oszczędności, tak? Ale zaraz, też dzięki tym, dzięki właśnie temu zakopaniu właśnie, tych rur. Tak, to jest ten system taki, że sam gruntowy wymiennik służy też do tego, że powietrze wciągane wytraca wilgoć, ta wilgoć, ta energia w gruncie jest. Tak. Kwestia, żeby ją tanio wydobyć. Ach. To za dobre stwierdzenie, ta energia jest w gruncie. Tak, to jest taki naturalny, no, dlatego życie przetrwało, wszystkie zwierzęta dlatego przetrwały, tak? Bo ona jest w tym gruncie, jeżeli się zakopią, to one tam przetrwają. Piwnice, ziemianki, wszystko, przechowanie, no wszystko, ta energia jest. Chodzi, żeby ją tanio wydobyć. No nie ma prostszego sposobu, jak przepuszczenie powietrza. Po prostu. No dobra, chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. To jest rów, do którego będzie, rozumiem, włożona ta rura. Tak, tu w tym rurze będzie zakopane sześć rzędów. Sześć rzędów, takich, półtora metra, głębokości około 1,5 metra. I to, a tu jest, rozumiem, termometr, tak? Tak, jest termometr, który pokazuje temperaturę, jaką mamy na głębokości 1 metra. O kurczę, rzeczywiście 10 jest, stopni, niesamowite. Jest to temperatura 10-11 stopni, w zależności w którym miejscu on jest wyżej bity, jeżeli niżej wbijemy, będzie 11 stopni. Z chwilą, gdy zaczniemy to używać, to temperatura będzie wzrastała, bo ten grunt będzie buforował to ciepło. Mamy to jeszcze jest druga zaleta taka. Ten system nie wymaga jakichś zezwoleń budowlanych, jeżeli chodzi o zastosowanie, tak? Ten tunel nie zmienia jak gdyby postaci budowli z ogrzewania. Bo pobudowanie tunelu na zimno, bez ogrzewania, nie, po prostu wymaga zgłoszenia tylko, nie ma zezwolenia na budowę. Jeżeli wchodzimy w centralne ogrzewanie typu jakieś węglowe, są pozwolenie na budowę normalnie jak budynek. To w ogóle budowlę, tak? No dobra, chłopaki, no i co? I w takim razie dzięki temu systemowi pana tutaj Walczaka, dzięki tym rurom, w takim razie jaki rodzaj upraw tutaj planujemy w tym namiocie? Ja wypowiem się o tym, co będzie działo się tutaj, czyli tu niedługo będą microgreensy, tu pewnie akwaponika, natomiast tamta część należy do Stanisława. Microgreensy, czyli? To są te wszystkie małe, zielone roślinki, takie jak na przykład rzeżucha, jak różnego rodzaju pędy, słonecznika, na przykład grochu, fasoli, jest ich, że tak powiem. No dobra, i wystarczy im tylko dodatnia temperatura, te kilka stopni? No nie. One nie, ale one, system uprawy microgreensów w ogóle wymaga użycia lamp. Jako, że w zimę jest za mało światła dla nich, będziemy musieli je doświetlać, co też przy okazji pomoże z temperaturą. Poza tym pamiętajmy, że ten system jest tylko elementem całego rozwiązania. Właśnie do tego zmierzam. Tych elementów będzie więcej. Jest to pierwszy system Walczaka, to są rury, a drugi system Walczaka, o którym dowiemy się już niedługo więcej, to jest piec soniczny. No właśnie, piec bardzo ważny element. Czyli ogrzewanie, wilgoć i przepływ powietrza. Tak. To daje system. Rur Walczaka. System Rur Walczaka. Zaczynamy z rurami Walczaka. Tak. Będziemy teraz montować. Aha, to teraz rura wjeżdża do środka i ją zakopujemy. Ostrożnie. Uwaga na nogi. Niżej. Rura niżej. Mówcie, co mamy robić. Puszczamy. Teraz równiutko na dół. Puszczamy ją. Bryła wpadła. Okraczamy i spuszczamy. Podczas gdy trwa zasypywanie rur, podłączyliśmy na razie prowizorycznie kocioł soniczny. Z nami jest Boguś, nasz członek, założyciel klubu samowystarczalnych energetycznie. Dzień dobry. Oraz gwiazda, druga gwiazda dzisiejszego odcinka, czyli kocioł
Walczaka. Kocioł soniczny, kocioł naszego wynalazcy, dopełnienie naszej technologii. Te kotły spełniają funkcję najważniejszą dla naszych potencjalnych kandydatów kupujących je, czyli rolników, czyli ogrzewanie prądem, co jest zawsze było uważane za bardzo drogie. No, w tej chwili już mamy w ostatnich tygodniach kilkadziesiąt już tych kotłów zainstalowanych. Wszyscy są zadowoleni i czekali z utęsknieniem. Czyli testujemy już to w kilku miejscach, tak? Jak to działa? Opowiedz nam o tym piecu. Żarówka soniczna działa w ten sposób, że między dwoma elektrodami, jeżeli nic nie ma, mimo że jest podłączone napięcie, nie płynie prąd. Nie ma ich co połączyć. Z chwilą, gdy między żarówkami znajdzie się woda odpowiedniej przewodności elektrycznej, na skutek pola elektromagnetycznego cząstki wody zaczynają silnie drgać. Tarcie powoduje duże ilości ciepła, które się wydzielają, zamieniają się w parę wodną. I to zjawisko pary wodnej wykorzystałem tutaj w swoim piecu, chociaż stosowanie pary do budownictwa o tym wymaga różnych ze względu na temperatury. Ja obniżyłem podciśnienie w tym piecu. Jest to nowe rozwiązanie, które nigdzie nie jest stosowane. Ułatwiło to przemianę wody w parę. Woda zaczyna się gotować w 40 stopniach. I to jest powód ciśnienia, tak? Podciśnienia? Podciśnienia, tak. Działa to bardzo prosto. Woda zaczyna się gotować, podnosi się do góry w kotle. Krążąca pompa obiegowa obmywa, jak gdyby, wymiennik z moich rur i zamienia parę z powrotem w wodę, spada na dół. Ciągle ta sama ilość wody jest podgrzewana. Ona idzie w parę, na dół, w parę, na dół. Parę z gazem doskonałe ma kilkaset razy lepsze przewodzenie ciepła, jak woda nawet. Czyli zmieniamy wodę w parę, z pary wyciągamy ciepło. Oddajemy wodę na dół i proces powtarzamy aż tak skończoność. Jest. Montujemy okay, panele. Brzmi to bardzo prosto. Montujemy panele na dach. Fotowoltaiczne. I już dobrze, się nie martwimy o prąd i dobrze zbilansowane. Jak gdyby jest wtedy najtańszym sposobem ogrzewania w 100% ekologicznym. Czy żeby ogrzać większą powierzchnię, tak. Czy powiększamy kocioł, czy musimy dostawić więcej kotłów? Nie, kotły są w kilku wersjach. W tej chwili tylko skupiłem się na dwóch, co prawda małych wersjach, to 5,5 kW, 4,5 kW. Czyli na ile? Na 200-300 metrów, tak? Tak, 8-kilowatowy piec potrafi spokojnie dogrzać taką powierzchnię powyżej 200 metrów, 250. 5,5 kW jest do 200 metrów, 4,5 kW to są powierzchnie 100 metrów. Okej, ale to mówimy wtedy o działaniu kotów samych, tak, bez rury, tak? W połączeniu z rurą, potrzebowanie spada. Ja mówię tutaj o domach w tej chwili na tym i też jak gdyby kocioł jest jak gdyby tylko źródłem ciepła. A ile potrzeba energii, to decyduje budowa domu. Tak? Wiadomo, że jeżeli dom będzie pasywny, będzie mało potrzeba, że będzie stare budownictwo na tym. Wszystko zależy od sposobu użytkowania, jak ten dom jest wykonany, w jakiej technologii jest wykonany. Rozumiem. Tak samo też jest tutaj z tunelami foliowymi. Tak? Wszystko zależy, jak ten tunel jest zrobiony, jaki on jest, tyle będzie energii potrzebowej. Jeżeli będzie oszczędny, to mniej pójdzie. Tak? To jest takie oczywiste. Takim super też rozwiązaniem jest to, że na ten piec nie potrzeba żadnych zezwoleń. No jest piecem elektrycznym, tak? Czyli jest piecem elektrycznym. Jak grzałka. Tak, nie ma tutaj jak gdyby ograniczeń projektowych, kominów, odbiorów, zezwoleń. Czyli fajny, innowacyjny piec. Będziemy go na pewno testować przez całą tą zimę. O tym, jak on się sprawdzi, przekonamy się już wkrótce. W Ostoi mam taką zasadę, że razem z FarmGearem każdą technologię, którą odbieramy, testujemy tu na miejscu. Na wyniki testów musimy poczekać. Gdy tylko przyjdą pierwsze chłody, będziemy się dzielić z Wami naszymi spostrzeżeniami. A teraz zapraszam na tak zwane pierwsze wrażenia z użytkowania tych technologii latem. Przedstawiał je dla Was Staszek, kierownik produkcji i Piotr, prezes Ostoi Natury. Super. Rury super. Rury w ogóle fajnie wyglądają. Wchodzisz do folii i nie wiesz, o co chodzi. Po co te rury? Od razu jest pierwsze pytanie. Nie no, tak pół żartem, pół serio, ale no, pod względem tego, czym miało się sprawdzać, czyli kwestii wyrównywania i uśredniania temperatury, mega, bardzo fajnie się sprawdzają, a rzeczywiście widać tą różnicę. A myślę, że to, co nas zaskoczyło, mnie i Stacha tutaj, to jest to, że no one mega regulują wilgotność, tak? To jest duży problem namiotów foliowych i w ogóle szklarni. To są problemy z wilgotnością, a ten system naprawdę robi to świetnie. A propos regulacji wilgoci, rzeczywiście taki ten mikroklimat, który ten system stwarza w tym tunelu, wręcz powiedział, on jest po prostu odczuwalny. Ja mam takie doświadczenie z tunelami no prostymi, tak, gdzie takich systemów nie posiadałem. I miałem zawsze duże problemy z wilgocią, z jakimś grzybem, te często chociażby rozsady, które
też produkowałem, miałem też problemy często właśnie z pleśniami, a tutaj naprawdę mieliśmy to wszystko ładnie nam rosło, no i to było po prostu zauważalne. To było widać na pomidorach, bardzo długo nie łapały żadnych chorób, były super zdrowe papryki. Tak, bardzo długo były w dobrej kondycji. Dopiero na końcówce tak naprawdę, jak już zaczęły trochę przekwitać i to się pojawiły jakiekolwiek objawy, a tak przez cały sezon było super. Więc no, widać było tą różnicę. No, jest mały. Piesek, gość dodatkowy naszego odcinka. Bezobsługowość mi się podoba. To, że de facto możesz mieć dwa czujniki, które odpalają, wyłączają wtedy, kiedy chcesz i to, że nie musisz o tym myśleć. Timer że ten, po prostu. Tak, no tak, że zwykły timer, czy no, są proste rozwiązania, którym to można zautomatyzować i on po prostu działa w tle i nawet tak jak to w przyrodzie, w dobrych systemach, nawet go za bardzo nie widać, nie słychać. On sobie jest w tle i robi swoją robotę i to jest super, tak, że on na co dzień reguluje tą temperaturę, ją średnią i na co dzień reguluje tą wilgotność, tak, a przy 90 czy 120 dniach cyklu danej roślinki, no to normalnie jest dużo więcej nakładów pracy, kontroli, prawda? Trzeba otwierać, wietrzyć, zamykać, robić jakieś dodatkowe zabiegi. Tu tego dużo mniej jest tak naprawdę dzięki temu systemowi i jakby mniejszy strach jest taki, jest po prostu większa pewność, że tym roślinkom nic nie będzie, tak? Że będzie dobra temperatura i dobra wilgotność utrzymana. I to się dzieje w sposób taki naturalny, no my to mierzymy, ale poza samym mierzeniem jakby tutaj nie sterować możemy tylko siłą wiatraka, tak? Czyli czy bardziej zasysa, czy mniej i tak naprawdę niczym więcej. No, wiadomo, że w okresach superletnich otwieramy górę, no bo już te temperatury rosną dużo bardziej gwałtownie, ale tak poza tym, czy właśnie wietrzymy, ale tak poza tym to ten system no, załatwia 90% wymiany ciepła i 90% wymiany wilgoci. Czyli dodatkowo, co mówiąc, wpływa jeszcze bardziej na to, że mamy całą sytuację pod kontrolą. No, pod kontrolą i tak ze spokojem. Zwiększa tą kontrolę po prostu, prawda? Tak, jest taki spokój w ogóle w tym, jak widzisz, że to działa i czujesz ten... A myślę, że wiesz co, jeszcze jest kolejny fajny element, na który sobie nawet nie zdawałem sprawy, a widać to było, że ten jest ruch powietrza po prostu. Tworzy się ekosystem, który nie jest za stały, bo wielu właśnie jak się wchodzi do folii, czy do tuneli, czy do szklarni, to czuje się taki zaduch i czuje się, że to powietrze stoi. A tutaj a to jest bardzo ważne. Ruch powietrza w tunelu foliowym jest bardzo istotny. No. Tak. I on też dodatkowo powoduje, myślę, że te rośliny są zdrowsze. Zobaczymy jak będzie w zimę. Mam nadzieję, że ta zima pozwoli nam na testy i zobaczymy jak odpalimy piec i odpalimy system, że tak powiem, na 100%, bo na razie tak naprawdę on był tylko na 50%, był tylko na wymianie z ziemią, czyli była ta taka część ala geotermalna, bym powiedział, ala bateria w ziemi, a przed nami na pewno jak spadną temperatury, będzie moment dołączenia do systemu pieca sonicznego i też wymiana z wodą w rurce wewnątrz. Jestem ciekaw, czy pozwoli nam to na uprawy, czy trzeba będzie instalować te małe tunele nad poszczególnymi uprawami. Jestem ciekaw w ogóle, jak folia i ten system przy cięższej zimie się sprawdzą. Bo tak, bo wiemy, że tunel farmera z izolacją sobie tam do wielu stopni poniżej zera radzi. Zobaczymy, jaki nakład energetyczny będzie potrzebny, żeby utrzymać uprawę w zimę po prostu, bo to jest, myślę, główne wyzwanie, które stoi przed nami i główne wyzwanie tego systemu. Ile energii w takich naprawdę poważnych mrozach i poważnych sytuacjach trzeba włożyć, bo w klasycznym systemie, no co, odpalamy wtedy piec i jak jest bardzo zimno, to do tego pieca idzie cała masa towaru, żeby ogrzać. Popatrzcie sobie, jak funkcjonują szklarnie stare, ile tam się pali i ile trzeba zapewnić, że tak powiem, tej energii na dogrzanie. Tu jednak mamy tą izolację, to jest pierwszy element, a drugi, że możemy bardziej precyzyjnie sterować tą temperaturą, tym powietrzem, tą wilgotnością, bo poza tym systemem, tak jak widzicie, ogólnym, możemy też na końcu do wywiewów podłączyć taki rodzaj folii, czy taki rodzaj płacht, o tak bym nazwał. Rękawów, które są w stanie bardziej, bliżej i ciaśniej owinąć się wokół roślinki i wtedy przestrzeń, która musi być dogrzewana i która musi utrzymywać pewną określoną temperaturę. Więc jeżeli jest cel taki, żeby prowadzić całoroczne uprawy, no to wtedy piec jest niezbędny albo inne źródło ciepła, same rury nie wystarczą.
Natomiast to, co mogą dać rury same w sobie bez pieca walczaka, one mogą wydłużyć sezon i wystartować sezon wcześniej. Ja myślę, że to nawet ta druga rzecz... No i wpływać na mikroklimat oczywiście, o czym mówiliśmy przed chwilą. To jest jakby mega dodatek, wymiana tego ciepła, uśrednianie tego ciepła i... Powietrza, tak, ale i też równolegle tak, ciepła oczywiście. I tak samo wilgotności. Ale z punktu widzenia takiego czysto produkcyjnego, no to czy mogę zacząć bezpiecznie produkcję w lutym czy w marcu, może zrobić różnicę po prostu. A wiedząc, że mam ten system, to możliwe, że nie będę miał całorocznej produkcji, nie będę miał takiej temperatury przez cały rok, ale jak wystartuję wcześniej, to wiem, że mi to nie przemarznie, tak? Wiem, że jeżeli ten system jest odpalony, to na pewno zachowam dodatnią, zwłaszcza jak nie pobraliśmy ciepła przez zimę i nie jakby zostawiliśmy tą różnicę w ziemi i teraz odpalamy wczesną wiosną, późną zimą, to tego, czego jestem pewien już widząc ten system, że no, przemarzanie raczej nie jest wtedy ryzykiem wielkim, tak? Co jest wielkim ryzykiem w polach, jeżeli za wcześnie się posadzi, prawda? To już twoje doświadczenia, że te późniejsze różne mrozy, tak jak nam zresztą w tym sezonie, mogą wyciąć część upraw. Tak, ja myślę, że też trzeba o tym należy pamiętać, jeśli chodzi o uprawy całoroczne pod osłonami i właśnie dogrzewanie, tak? Tego jakimś rodzajem grzewczym. No ma tą istotną sprawę, że ogrodnik wtedy na tym bardzo zyskuje. Tak, oczywiście to są koszty, ale jeśli rzeczywiście uda mu się w tym okresie zimowym jakiś produkt tutaj uprawić, no to wtedy bardzo na tym cenowo wygrywa. Także no to jest jednak mimo wszystko istotne, czy ten system ma to ogrzewanie. Tu ten test, który robimy z Andrzejem i z jego systemem i z tunelem Farmer w połączeniu, to tak naprawdę jaki nakład finansowy, patrz, energetyczny jest potrzebny, żeby tą uprawę prowadzić. Nam chodzi o to, żeby był jak najniższy i żeby każdego z nas, rolników, ogrodników, było na to stać i żeby to był też ten nakład zielony, żeby to była ta zielona energia, żeby to nie było tak jak powiedziałem, że musimy spalić tonę węgla, żeby mieć te roślinki, tylko żeby to było naprawdę w miarę wydajne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Teraz tak naprawdę przed nami pierwszy ten zimowy sezon z tym systemem właśnie walczaka. Także no, takie ostateczne efekty poznamy na wiosnę. Z naszych pierwszych oczywiście obserwacji letnich widzimy, że sam system oczywiście wymiany powietrza nam się bardzo dobrze sprawdza, ale teraz tak naprawdę przed nami test już systemu również grzewczego, czyli pieca walczaka w połączeniu właśnie z rurami. Także no, efekty na pewno poznamy na wiosnę i oczywiście się będziemy z nimi dzielić. Bo tu też trzeba pamiętać, Piotr, że jedno to jest oczywiście działanie pieca, ale też musimy sobie też porównać zużycie energii, prawda? O, właśnie. I to jest myślę najważniejszy tutaj element, który interesuje ogrodników, prawda? Właśnie nas jak, to interesuje. Ile nas będzie kosztowało utrzymanie tego systemu na tym przez zimę? Ile dzięki temu produkujemy warzyw i roślin, jak, o jakiej, że tak powiem, wartości rynkowej, czyli czy opłaca się trzymać taki system i czy jesteśmy w stanie ten, no i tak naprawdę... Czy są bardziej opłacalne od systemów bardziej tradycyjnych, które są rolnikom znane, prawda, ogrodnikom. Tak. Więc jesteśmy pełni nadziei, jesteśmy, no oczekujemy, może oczekujemy, mamy nadzieję, że uda się i że system okaże się na tyle wydajny, że nasze uprawy będą mogły być prowadzone tutaj przez cały rok. Właśnie dzięki walczakowi. Dawajcie łapki w górę, oglądajcie FarmGear, zapraszamy do dalszych odcinków. Zaglądajcie też na pozostałe nasze kanały, programy, gdzie dowiecie się, często poznacie szczegóły dalszego użytkowania i naszych prac tutaj w Ostoi od zaplecza. Do zobaczenia. Łatwe pytanie, Antek, dawaj. Stop! Jeszcze nie idziecie? Chcesz jechać? Dobra, schodzę. Dobrze, chodźcie na te skawki.